To pierwszy od czasu wybuchu pandemii koronawirusa szczyt NATO w Brukseli. Szczyt poświęcony reformie sojuszu do 2030 roku. Ta reforma zakłada m.in. zwiększenie składek członkowskich na najważniejsze zadania, a także częstsze niż dotąd konsultacje, zarówno dyplomatyczne, militarne, ale też rozmowy na tematy gospodarcze i technologiczne. NATO chce mocniej pójść w nowe technologie, chce utworzyć m.in. akcelerator innowacyjności, czy też częściej współpracować ze startupami. Po co to wszystko? Nie tylko po to, żeby NATO przystosowało się do nowych warunków panujących na świecie, ale także, żeby dać odpór rosnącym wpływom Rosji i Chin na świecie.